kanale. Dzisiejszy film powstał we współpracy z marką Temu i z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pomyślałam, że zrobię taki tematyczny film w stylu święta w kuchni. Dlatego będzie sporo dodatków do kuchni, rzeczy, które możecie wykorzystać podczas świąt i nie tylko, dlatego zostańcie ze mną. Chcę jeszcze powiedzieć, że każdy nowy użytkownik Temu dostanie ode mnie pakiet kuponów o wartości 400 zł, zniżki do 90% na błyskawiczne okazje oraz produkty, które pojawiają się w tym filmie. Dlatego warto założyć konto. Jeśli już macie, możecie troszkę przykombinować, zrobić nowe, aby skorzystać z tych zniżek. Dlatego nie przedłużając, pokażę Wam, co kupiłam. Może kogoś zainspiruję, no bo święta zbliżają się wielkimi krokami i chyba trzeba powoli zacząć wprowadzać ten świąteczny klimat. Zapraszam do oglądania. Czy ten sznurek nie wygląda na taki naprawdę bardzo świąteczny? Pamiętam, że rok temu byliśmy tutaj w sklepach stacjonarnych, że tak to ujmę. I niestety właśnie takiego wzoru już nigdzie nie mogliśmy dostać. A wydaje mi się, że właśnie zieleń przeplatana z czerwienią, z bielą, to naprawdę jest taki efekt świątecznego klimatu. Jest ten vibe, to prezenty, czy jakieś ciasteczka, żeby w folię zawinąć. Myślę, że ten kolor naprawdę jest super i na pewno go wykorzystam. Kolejną rzeczą ja Wam powiem, że przyznam się szczerze, że nie doczytałam chyba aukcji, bo nie spodziewałam się, że to będzie tak duże. Zazwyczaj zamawiacie rzeczy online, to przychodzą mniejsze niż się spodziewaliście, a tutaj takie zaskoczenie. A mianowicie chodzi o foremkę do ciasteczek, do pierniczków. No naprawdę, jak to zobaczyłam, to się zdziwiłam, a potem doczytałam, że rzeczywiście ta foremka jest taka duża. Ale kupiłam zwłaszcza dlatego, że ona ma dużo takich otworów, które wytną ciastko i będzie taki ładny wzór. Zaraz wezmę się za pieczenie, więc na pewno sprawdzimy sobie, jak to wygląda. Nie będzie to tylko takie pokazywanie, tylko chcę, żeby to wyglądało ładnie, żebyście zobaczyli, jaki jest efekt i czy warto to kupić. Dlatego zostańcie ze mną. Skoro już jesteśmy przy pichceniu, kupiłam jeszcze foremki do babeczek. Tak jak wspomniałam, to będą święta w kuchni, dlatego nie zabraknie produktów, które użyjecie właśnie w tej części domu. I te foremki są strasznie cute. O, tu już macie Mikołaja ho, ho, ho. O, a tu są takie ludziki z piernika. No nie wiem, no mi się podobają takie akcenty małe, bo babeczki, ja uwielbiam robić na przykład chlebek bananowy w babeczkach. Jest taki fajny, na raz się chrupie. Lecimy dalej. Myślałam, że zrobię sobie od razu paterę z takim mini stroikiem, dlatego pokażę Wam teraz, co na tej paterze będzie się znajdowało. Są to takie lampki, na taki drucik z małymi lampkami LED na 3 baterie. Zaraz przygotuję stroik z resztą rzeczy, które zamówiłam, żebyście mogli zobaczyć efekt końcowy. Mam nadzieję, że będzie spoko, bo już sobie to wyobraziłam, jak zamawiałam te produkty. I zobaczymy, czy uda mi się to przekształcić, żeby w rzeczywistości też wyglądało tak samo dobrze. Na mojej paterze będą również choineczki. Takie ze śnieżkiem. Ja naprawdę lubię takie róbcia, bo niewiele trzeba, żeby wprowadzić klimat świąteczny czy klimat jesienny. Teraz na jesień miałam poukładane dynie, niedługo święta, więc takie choineczki naprawdę wyglądają spoko. I są różne rozmiary, mała, duża i powiem Wam, że ja te choinki zamówiłam jeszcze z jedną myślą, żeby wykorzystać je na przy kolejnej rzeczy, którą Wam pokażę. Czekajcie, zaraz ją tu znajdę, ale do niej muszę otworzyć małą choinę. Zobaczcie, jest mała choina i kupując te choiny, ja miałam już w głowie, że ta mała choinka będzie na przyczepie czerwonego samochodzika. Więc mamy czerwony samochodzik. Samochodzik elegancki. Otwierają się drzwi. Czekajcie, bo z paznokciami to nie tak łatwo. Proszę bardzo, jaka fura. Metalowy, więc nie jakiś taki plastik. No, jest fajny i co? I choinka na pacę. Trochę duża ta choinka. Ale nawet tak niech będzie. I już zobaczcie, jakie to jest fajne. No, ja lubię takie głupotki. I tak, tu jest choinka, tu będą duże choinki, te lampeczki, no naprawdę będzie cudownie. Zostańcie do końca. Lecimy dalej. Kupiłam coś takiego, to chyba jest imitacja jarzymbiny.
Ale nie jestem pewna. Tak mi się wydaje, bo czerwone kulki. Jest ich naprawdę całe mnóstwo. Kupiłam sobie takie pojedyncze, żebym sama mogła wpleść je, a to na kominek, do takich gałązek zielonych i będzie tak fajnie z jakimś akcentem. Na pewno wykorzystam to też w moich stroikach. No, macie pole do popisu, gdzie to użyjecie, nawet na wianki, na drzwi, jak są na te wieńce. Dodatkowo zamówiłam sobie gwiazdki na okno. Nawet do stroików, na kominek. O, jest ich całkiem sporo, 10 sztuk. Mam na strychu spreje i tak myślę, czy może je nie wysprejować brokatem, żeby były takie ciekawsze. Tu macie miejsce, żeby przyczepić sznureczek. Ja widziałam, że niektórzy kładą po prostu tak na choinkę, to też spoko wygląda. My na choinkę mamy takie złote. Kupiliśmy je rok temu w sklepie i naprawdę wygląda spoko, jak na tak gałązkach są takie gwiazdki. No ale nawet same białe wyglądają ok, ale myślę, że jak zrobię kilka białych, kilka właśnie w brokacie, to efekt może być naprawdę fajny. Oho! I to jest też fajna rzecz do kuchni. Po prostu taka, takie graty. To jest taki kożuszek albo na wino, albo właśnie na jakieś picie w butelce, napój. No nie wiem, tak zobaczyłam to, mówię, ale cute, biorę. Tak więc na pewno to są ten haul zakupowy, to niezbędne rzeczy. No ale naprawdę to taki cute. Nie uważacie? I te takie pomponiki tutaj. Mi się podoba. Zaraz się wystroję. Bo zobaczcie, co ja tu mam. Mówię, nie no, ten film będzie tematyczny, więc zaraz będzie zmiana nie outfitu, ale niektórych elementów. I pewnie na święta użyję tych kolczyków. Patrzcie, jakie cute. Świąteczne laski, więc zaraz je zakładam. O Jezu, już widzę, są super. Ciekawy ten materiał, taki jakby mat. Nie wiem, z czego to jest. To chyba jakiś plastik, ale naprawdę wyglądają cute. Zaraz je założę. Czekajcie. Wiecie co, ja specjalnie do tego filmu ubrałam czerwony sweter, żeby był klimat świąt. Ale teraz to już naprawdę nie da się zaprzeczyć. Cute. Naprawdę mi się podobają. Może by krótsze troszkę były, też było lepiej, ale takie też są spoko. Kolejna głupotka do moich stroików, czyli taki mały skrzat. Wygląda spoko, muszę powiedzieć, że jest ok. Fajnie, że ma tą czapkę taką, wiecie, jakby szydełkowaną, a nie w jednym kolorze. Więc babcia Mikołaj na pewno wejdzie na salony. Dodatkowo kupiłam sobie taką drewnianą tabliczkę. Więc muszę to założyć, czekajcie. Powiem wam, że nawet ten mój kolorowy sznurek by się tutaj nadał. Takie, wiecie, drobne elementy. Ja wiem, że sporo osób, które nie lubi takich głupot, nie lubi zawalać domu, ale ja jestem tą osobą, która lubi mieć takie głupotki klimatyczne. Może nie, że aż tak bardzo mocno zawalać gratami, ale ja wam pokażę, że to wszystko będzie wyglądało git. A? Czy to jest bieżnik, czy to nie bieżnik? Nie. To jest przecież mój fartuszek. Czekajcie, później wam pokażę w całości, ale z takimi trzema Mikołajami. No dobra, powiedziałam, święta w kuchni i słowa dotrzymam. Tu będzie wszystko związane z tematyką taką pichcenia właśnie kuchni. Pierwszy bieżnik z takimi reniferami, jakieś te płatki śniegu. To jest taki, to nie jest jak cerata, to jest jakby taka dosyć sztywna, jakby taka juta. No nie, juta to raczej nie jest, bo jest tak trochę śliskie, więc wydaje mi się, że jak coś się wyleje, to będzie spoko, można to wytrzeć. Chociaż mam nadzieję, że nic nie wyleje, ale różnie to bywa. A drugi bieżnik też oczywiście z motywem takim świątecznym. Właśnie jakaś jarzębinka. No i też w podobnym klimacie. Ja lubię takie boho, więc to mi się wydaje takie stonowane i że jest takie git. Zaraz pokażę wam wszystko w akcji. Kolejną rzeczą, którą wykorzystam w moim stroiku, jest świeczuszka. Zobaczcie, jak to wszystko jest spoko zapakowane, że tu nie ma prawa nic się zepsuć. Szklana kula na świeczuszkę. Też myślę, że spoko. Wszystkie linki w opisie, pamiętajcie. Wspominałam na początku, ale zawsze może się zdarzyć, że komuś ucieknie. Kolejne szklane produkty. Jak widzicie, są oznaczenia, nie można rzucać. Wszystko ładnie zabezpieczone jest styropianem. Pierwsza warstwa, która była tak. I w środku mamy cztery takie kubeczki, filiżanki
z podwójnego szkła. Naprawdę super do jakiejś zimowej herbatki. No, jestem zadowolona, naprawdę są porządne, szklane. Na pewno wleję gorącej wody, zobaczymy, czy wytrzymają. Myślę, że tak. I są to 4 sztuki o pojemności 250 ml, więc spoko w sam raz. A do tych kubeczków mam oczywiście imbryczek. To jest taki dzbanek po prostu, ale jest fajny i też bardzo dobrze zabezpieczony. Jak przyszła paczka, to tak zerknęłam, czy wszystko jest git. I tutaj tak samo, z góry jest zabezpieczone, z dołu też. I zobaczcie, jaki fajny. Więc będzie super wyglądało właśnie do tych kubeczków. On ma pojemność 1,8 litra, więc spoko. A w środku mamy, o, widzicie? Taki mały jakby siteczko, które praktycznie siłą tu trzeba naciągnąć. O! I dzięki temu, jak będziecie dać herbatkę, nic wam nie zleci na dół. I pokrywka. I wiecie, co mi się podoba w tej pokrywce? Że często właśnie jak są jakieś takie czajniczki z drewnianą pokrywką, to niestety z dołu też jest drewno i po jakimś czasie to pleśnieje, robi się brzydkie. A tutaj mamy metal, więc nic się nie powinno dziać, jest uszczelka. No, cudownie, zobaczcie to. Byłem jeszcze kubeczek. O, pięknie. Do tego zaraz się biorę za herbatkę. Ostatnio suszyłam owoce dla tych, którzy nie widzieli. Zapraszam do ostatnich vlogów. Gdzieś tam na pewno znajdziecie, jak kroiłam wszystko, i grejpfruty, i pomarańcze. I dzisiaj je wykorzystam, robiąc właśnie taką zimową, rozgrzewającą herbatkę. Dlatego zostańcie ze mną. Z całej tej stertki paczek nie zauważyłam, kiedy spadły moje kokardeczki. A żeby było właśnie dalej klimatycznie, świątecznie, to oczywiście są w kolorze czerwonym. I sobie mam zamiar je założyć na włosy, jakąś kokardkę tutaj pod spód. Nawet jakbyście chcieli to gdzieś zawiesić na choinkę czy coś. Nie wyglądają spoko, są takie malutkie. Ja za dużo włosów nie mam, dlatego też nie chciałam jakiejś wielkiej kokardy. Wszystko wygląda git, ładne, jest wykończone, więc nic nie powinno się tu siepać. 2 spineczki w pakiecie, więc spoko. Biorę się właśnie za tworzenie pierniczków, więc wyjmuję gotową masę piernikową. Będziemy wycinać. Jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście to, co powinno wydrążyć wzór, co nie powinno zostać na pierniku, rzeczywiście na nim nie zostanie, że to wszystko się ładnie wytnie. No zobaczymy. Widzicie, kolczyki są, naprawdę mi się podobają. Są takie cute właśnie w klimacie świątecznym. Fartuszek też na miejscu. Napis widzicie odwrócony, ponieważ jest lustrzane odbicie podczas nagrywania. No nic, wyciągam ciasto. Mam nadzieję, że wyjdzie, bo zapomniałam całkiem, że ono musi być w lodówce. Przed robieniem, tak z 10 minut temu wrzuciłam ją do zamrażarki. Zobaczymy, co z tego będzie. W sumie jak nie wyjdzie, to zawsze można zwalić, że to przez to, że masa piernikowa nie była odpowiednio przygotowana, nie? No nic, ale mam nadzieję, że będzie ok. Let's go! Dzięki, że byliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że produkty wam się podobały. Może się na jakiś z nich skusicie? Dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie, że wszystkie produkty, które pokazałam, będą umieszczone w opisie pod filmem. Tak samo jak link do promocji, jak i kod rabatowy. Dlatego
Widzimy się w kolejnym filmie. Wpadajcie na Instagram ikestressblog. I do następnego. Pa, pa!